Cześć i czołem, jak zwykle Michał z Władek.pl ze swoją zacną ekipą. Dzisiaj zaprosimy Was na wieżę Domu Rybaka. Szybka akcja, bo jest winda, a ktoś musi policzyć schody. Przecież chcecie wiedzieć, ile tutaj jest schodów, nie? Dobra, dziewczyny, gramy w marynarza. Uwaga, raz, dwa, trzy. Nie, ugrałam. Zosia, biegasz. Jesteśmy na 8 piętrze. Takie coś nas tutaj wita. O! Ciach! Tu jest pierwszy taras, taki dosyć obszerny. Potem mamy takie schody, które wiodą nas do góry i u góry mamy kulę. I tu Wam powiem o jednej ciekawostce. I ile? 150. Dobra, żeby wejść na ten pierwszy balkon, trzeba pokonać, Zosia, ile schodów? 150 i 21, żeby wejść na ten balkon. Tak, 150 i 21, żeby z tego poziomu, gdzie się kupuje bilety tego kaszubskiego sklepu, wejść na poziom pierwszego balkonu. No i później mamy jeszcze możliwość wejść na drugi balkon, na kulę. 63 metry wysokości nad poziomem morza, także już jest grubo i ona jest dosyć ciasna, co za chwilę zobaczycie. Oczywiście ktoś policzy dla Was schody. Ja nie. Pewnie będę to ja. Dobra, jesteśmy teraz w kuli, w tym akwarium. Ile schodów? 93. 93 schody, słuchajcie. Czyli 93 schody od tego dolnego tarasu do tego górnego. A łącznie ile mamy schodów? Kto jest dobry z matmy? 264. Grubo. 264, jesteśmy na 63 metrach teraz. Jesteśmy na tych 63 metrach, tak wyglądają te widoczki, aczkolwiek taki smaczek Wam powiem, że tam nad kulą, o, tam wysoko, wysoko, jak dobrze pamiętacie, o, tam, nad samym czubku, kiedyś były kamery Władek.pl zamontowane i tam już jest normalnie masakra i jak myśmy to montowali, te kamery, to był luty. Śnieg padał i sobie możecie wyobrazić, jaka wtedy była masakra. Tam, no, szkoda gadać.
Słuchajcie, ta seria opiera się o wasze komentarze. To wy komentujecie, wy mówicie, gdzie mamy się pojawić za tydzień, także śmiało wpisujcie w komentarzach, czy się wam podobało, czy byliście tutaj. Podawajcie następne lokalizacje. Oczywiście czekamy na łapkę w górę, jeżeli film się wam podobał. Nie atrakcja, film. Jeżeli film się wam podoba, dajecie łapkę w górę. Jeżeli atrakcja wam się jakaś nie podoba, wpiszcie to w komentarzu. Nie dawajcie łapek w dół, że wam się atrakcja jakaś nie podoba, bo no, to jest motywacja dla nas, żebyśmy się częściej pojawiali na waszych ekranach. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za tydzień. Cześć!